Zapraszamy do wysłuchania książki Michaela Szejbona pod tytułem Poświata. Przełożył Michał Kłobukowski. Czyta Filip Kosior. Im serio. Im. Ciemna strona księżyca właściwie nie istnieje. W gruncie rzeczy cały jest ciemny. Werner von Braun. Od autora. Podczas opracowywania tych wspomnień trzymałem się faktów, chyba że kłóciły się z pamięcią, fabularnym zamysłem, czy też prawdą w moim subiektywnym rozumieniu. Zapewniam czytelników, że tam, gdzie pozwoliłem sobie rozminąć się z autentyzmem imion, nazwisk, dat czy nazw miejscowości, zniekształcić przebieg zdarzeń i rozmów, albo zmienić krewnym i postaciom historycznym tożsamość, ich wzajemne relacje lub motywy postępowania, zrobiłem to z należytą nonszalancją. Rozdział pierwszy. Oto jak mi opowiedziano tę historię. Alger Hees po wyjściu z więzienia nie bardzo mógł znaleźć pracy. Skończył przedtem prawo na Harvardzie, praktykował u Olivera Wendela Holmesa i brał udział w opracowywaniu karty Narodów Zjednoczonych, ale odsiedział też wyrok za krzywoprzysięstwo i był osławionym sługuszem międzynarodowego komunizmu. Wydał swoje pamiętniki, okazały się jednak tak nudne, że nikt nie chciał ich czytać rzuciła go żona. Nie miał złamanego centa i czuł się zupełnie przegrany. W końcu jeden z nielicznych przyjaciół, jacy mu jeszcze zostali, ulitował się nad skurwysynem i uruchomił swoje dojścia. I dostał pracę w nowojorskiej firmie, która produkowała i sprzedawała spinki do włosów, zrobione z kawałka fortepianowej struny. Feder Combs Inc. nieźle zaczęła, ale dostała się pod ostrzał potężniejszego rywala, który zżynął jej wzory, kradł znaki firmowe i zaniżał ceny. Sprzedaż spadła. Na liście płac robił się tłok. Aby zwolnić miejsce dla hisa trzeba było kogoś wylać. W zamieszczonej w Daily News z 25 maja 1957 roku relacji z aresztowania mojego dziadka, niewymieniony z nazwiska współpracownik określił go mianem cichego faceta. Dla pozostałych komiwojażerów z Federcomps dziadek był pilśniowym kapeluszem na wieszaku w kącie pokoju. Ten najpracowitszy sprzedawca z całej ekipy Federcomps miał niestety najsłabsze wyniki. Podczas przerw na lunch zaszywał się gdzieś z kanapką i najnowszym numerem Sky and Telescope, albo Aviation Week. Wiadomo było, że jeździ crosslayem, ma żonę cudzoziemkę oraz kilkunastoletnią córkę i mieszka z nimi gdzieś w najgłębszych ostępach okręgu Bergen. Przed aresztowaniem zwrócił na siebie uwagę kolegów z pracy zaledwie dwukrotnie. Kiedy w piątej rundzie Mistrzostw w bejsbolu w 1956 roku wysiadło biurowe radio, naprawił je za pomocą lampy próżniowej, którą wyrwał z wnętrza centralki telefonicznej. A pewien tekściarz z działu reklamy Federkoms opowiadał, że wpadł raz na niego w Paper Mill Playhouse w Milburn, gdzie ta jego żona cudzoziemka grała, wyobraźcie sobie, serafinę w tatuowanej róży. Poza tym niewiele wiedziano o moim dziadku, a jego chyba to urządzało. Ludzie już dawno przestali próbować go wciągać w rozmowy. Widywano, jak się uśmiechał, ale nigdy nie przyłapano go roześmianego. Jeżeli miał poglądy polityczne czy jakiekolwiek inne, dla pracowników biurowych Federcomps Inc. pozostawały one zagadką. Panowało przekonanie, że można go spokojnie wylać bez uszczerbku dla ogólnego morale. Tuż po dziewiątej rano, 24 maja, prezes Federkoms usłyszał odgłosy zamieszania dobiegające z sekretariatu, gdzie posadzono bystrą dziewczynę, żeby odcydzała wierzycieli od inspektorów podatkowych. Słychać było stamtąd męski głos, w którym zniecierpliwienie z każdą chwilą coraz bardziej przeradzało się w gniew. Dwukrotnie zadźwięczał telefon wewnętrzny na biurku prezesa. W sekretariacie brzęknęło tłuczone szkło. Zawrzmiało to trochę tak, jakby ktoś trzasnął słuchawką widełki. Zanim prezes zdążył wstać z fotela, żeby sprawdzić, co się właściwie dzieje, do jego gabinetu wtargnął mój dziadek, wymachując czarną słuchawką – w owych czasach było to dość kanciaste urządzenie, za którą ciągnął się metrowy odcinek kabla z wystrzępionym końcem. Pod koniec lat trzydziestych dziadek w chwilach wolnych od gry w billard na pieniądze dostarczał fortepiany klientom domu towarowego Wona Makers i z tego żył przez cztery lata studiów w Drexeltek. Był tak barczysty, że ledwo mieścił się w drzwiach. Na głowie, mimo codziennie aplikowanej porcji brylantyny, kolebała mu się kędzierzawa szopa. Twarz miał przekrwioną, jakby za długo leżał na słońcu. — W życiu nie widziałem tak wściekłego faceta. Prawie było czuć, jak się z niego dymi — powiedział reporterowi Daily News naoczny świadek. Prezes Federkoms przekonał się ze zdziwieniem, że za jego zgodą stracił pracę kompletny wariat. — O co chodzi? — zapytał. Dziadek nie raczył odpowiedzieć na to czcze pytanie. Z zasady był przeciwny wykładaniu kawy na ławę. Uważał, że większość pytań to zwykłe wypełniacze, które mają na celu ograniczenie swobody ruchów pytanego, odwrócenie jego uwagi i skierowanie energii na boczny tor. Nigdy zresztą nie próbował się dogadać z własnymi emocjami. Złapał kabel od słuchawki za wystrzępiony koniec i dwukrotnie owinął go wokół lewej dłoni. Prezes spróbował wstać, ale nogi zaplątały mu się pod biurkiem. Fotel umknął mu z siedzenia i przewrócił się z grzechotem kółek. Prezes wrzasnął. Był to soczysty dźwięk, w pół drogi do jodłowania. Kiedy dziadek runął na prezesa, ten wywinął się w stronę okna z widokiem na wschodnią pięćdziesiątą siódmą ulicę. Zdążył jeszcze zauważyć, że na chodniku chyba gromadzą się przechodnie. Dziadek omotał prezesowi szyję kablem od słuchawki. Rakieta jego gniewu dopiero za dwie minuty miała zużyć paliwo i spaść na ziemię. Czasu było więc w brud. W latach II wojny światowej dziadka nauczono posługiwać się garotą. Wiedział, że fachowemu dusicielowi wystarczy chwila. O mój Boże! jęknęła sekretarka, panna Mangel, gdy wreszcie weszła do gabinetu. Szybko zareagowała, kiedy dziadek wdarł się do sekretariatu, woniejąc, jak potem wspominała, drzewnym dymem. Zdążyła dwa razy nacisnąć guzik telefonu wewnętrznego, zanim jej wyrwał słuchawkę. Chwycił podstawę aparatu i wyszarpnął z niej kabel. Zapłaci pan za to, rzekła panna Mengel. Opowiadając mi o tym zdarzeniu po upływie trzydziestu dwóch lat, dziadek wymawiał jej nazwisko z podziwem, lecz gdy rakieta jego gniewu miała za sobą dopiero jedną czwartą swojej paraboli, słowa sekretarki odebrał jako prowokację. Wyrzucił podstawę telefonu przez okno sekretariatu. Brzęk, który usłyszał prezes, rozległ się właśnie wtedy, gdy telefon wylatywał przez szklaną pajęczynę na ulicę. Dobiegł stamtąd oburzony okrzyk, więc panna Mangel podeszła do okna i wyjrzała. Z dołu patrzył na nią mężczyzna w szarym garniturze, siedzący na chodniku. Na nosie miał okulary o okrągłych szkłach, z których lewe pochlapane było krwią. Śmiał się. Niecoś ludzie przystanęli, żeby mu pomóc. Portier oznajmił, że wzywa policję. Wtedy to panna Mangel usłyszała krzyk swojego szefa. Odwróciła się od okna i pobiegła do gabinetu prezesa. W pierwszej chwili pomyślała, że nikogo tam nie ma. Potem jednak usłyszała stuknięcie butem o linoleum, którym pokryta była podłoga. Jedno, a zaraz potem drugie. Z za biurka wychyliła się potylica mojego dziadka, aby natychmiast zniknąć. Dzielna panna Mangle obeszła biurko. Jej szef leżał brzuchem do dołu na lśniącej podłodze. Dziadek garbił się, siedząc mu okrakiem na plecach i dusząc go za improwizowaną garotą. Prezes ciskał się i miotał, usiłując przewrócić się na wznak. Słychać było tylko, jak noski jego kurdybanowych półbutów stukają linoleum, szukając oparcia. Panna Mengel chwyciła leżący na biurku prezesa nożyk do listów i wbiła go dziadkowi w lewą łopatkę. Po latach wspominał to jako jeszcze jeden godny podziwu czyn. Czubek noża wbił się zaledwie na jakieś półtora centymetra. Leczyć gnięcie metalowym szpicem zablokowało meridian, którym płynął gniew. Ciadek stęknął. Jakbym się nagle obudził. Rzekł, gdy kilka dni przed śmiercią po raz pierwszy opowiadał mi ten fragment swojej historii. Jeden koniec kabla odwinął z szyi ofiary, a z drugiego wyplątał swoją lewą dłoń, w którą przewód głęboko się wpił. Słuchawka zagrzechotała podłogę. Dziadek wciąż siedział okrakiem na prezesie. Po chwili jednak wstał i cofnął się o krok. Prezes obrócił się na znak i zwolna usiadł, zanim przesunął się na tyłku polinoleum i oparł o ścianę w przerwie między dwoma sekretarzykami. Łapczywie zaczerpnął tchu. Zęby miał różowe od krwi, bo gdy uderzył twarzą o podłogę, przygryzł sobie dolną wargę. Dziadek zwrócił się w stronę panny Mengel. Wyrwał jej z ręki nóż do papierów i odłożył na biurko prezesa. Po każdym napadzie furii w jego oczach zbierał żal jak fala przypływu. Ręce mu upadły. Wybaczcie, powiedział do panny Mengel i do prezesa. Zwracał się też zapewne do mojej czternastoletniej podówczas matki i do swojej żony, chociaż jej wina była chyba w tej sprawie nie mniejsza od jego własnej. Niewielkie miał szanse dostąpić wybaczenia, ale też poprosił o nie takim tonem, jakby wcale się go nie spodziewał, ani nawet nie pragnął. Kiedy dziadek dożywał ostatnich dni, lekarz przepisał mu silny hydromorfon przeciwko bólom wywołanym przez raka kości. W tym samym okresie wielu Niemców zaprzątało dziurawienie berlińskiego muru, a ja wpadłem pożegnać się z dziadkiem akurat, gdy Dilaudit wybijał go swoim miękkim młotkiem z nawyku milczenia. I oto popłynęła opowieść o jego niepowodzeniach, dwuznacznym farcie i sytuacjach, gdy wyczucie czasu i zimna krew zawodziły go lub nie. Przed blisko dwoma tygodniami moja matka urządziła go u siebie w pokoju gościnnym, a w chwili mojego przyjazdu do Auckland. Dostawał już niemal 20 mg dziennie. Kiedy usiadłem na krześle przy łóżku, prawie natychmiast zaczął mówić, jakby tylko czekał, aż dotrzymam mu towarzystwa. Teraz jednak myślę, że po prostu czuł szybkie zbliżanie się końca. Wspomnienia wyłaniały się bez wyraźnej chronologii, z wyjątkiem pierwszego, a zarazem najwcześniejszego. Opowiadałem ci, rzekł dziadek kołysząc się na paliatywnej chmurce, jak upuściłem kociaka z okna. Nie zwróciłem mu uwagi ani wtedy, ani później, aż do chwili, gdy ta chmurka na dobre go pochłonęła, że w ogóle bardzo mało mi mówił o swoim życiu. Nie znając jeszcze historii o napaści na prezesa Federcomps Inc., nie mogłem wtrącić, że dostrzegam w autobiografii dziadka zalążek motywu defenestracji. A kiedy mi wreszcie opowiedział o pannie Mengeł, telefonie i czeskim dyplomacie, postanowiłem przemilczyć to dowcipne spostrzeżenie. Zabił się? Spytałem. Właśnie wyjadałem z filiżanki przeznaczoną dla dziadka porcję galaretki malinowej. Prócz niej dawał się już tylko namówić na parę łyżek rosołu skóry, który moja matka gotowała według przepisu nieboszczki babki, urodzonej i wychowanej we Francji, wciskając doń trochę soku z cytryny dla ożywienia koloru i smaku. Ale nawet galaretką niezbyt się interesował, więc sporo jej zostawało. Okno było na drugim piętrze, odparł dziadek. Po czym dodał z takim naciskiem, jakby jego rodzinne miasto słynęło z wyjątkowo twardych chodników w filadelfii. Ile miałeś wtedy lat? Trzy czy cztery. Jezu, co cię napadło? Dziadek parę razy wystawił i schował język. Robił tak co kilka minut. Często wyglądało to, jakby mimochodem wydawał błazeński werdyk w kwestii, o której właśnie usłyszał od rozmówcy. W rzeczywistości był to jednak tylko skutek uboczny zażywanych leków. Język miał blady, pokryty meszkiem, jak zamsz. Dzięki paru pieczołowicie hołubionym w pamięci pokazom z lat dzieciństwa wiedziałem, że potrafi nim dotknąć czubka nosa. Za oknem pokoju gościnnego mojej matki, niebo nad zatoką San Francisco było szare, jak aureola włosów wokół opalonej twarzy dziadka. Ciekawość. Wyjaśnił? Po czym znowu pokazał język? Odparłem, że ciekawość bywa podobno zabójcza. Zwłaszcza dla kotów. Rozdział drugi. W dzieciństwie dziadek mieszkał z rodzicami. Ojcem swojego ojca i młodszym bratem Reynardem, który dla mojej matki był stryjem Rejem. W trzech pokojach na rogu 10 i West Shank w południowej Filadelfii. Jego ojciec znał niemiecki i pochodził z Presburga, dzisiejszej Bratysławy a przez całe lata dwudzieste i trzydzieste zakładał kolejne sklepy tekstylno-odzieżowe i narożne spożywczaki, ale za każdym razem plajtował. W końcu porzucił wszelką nadzieję, że uda mu się utrzymać własną firmę i dobił do mety jako zwykły sprzedawca w sklepach z alkoholem, świadek okradania cudzych kas. Swoją matkę mój dziadek zapamiętał jako pleczystą kobietę o złotym sercu, świętą, która podjęła się roli służącej męża i synów. Na zdjęciach ma kanciastą, wbitą w stalowy gorset sylwetkę, czarne jak węgiel buty i ogromny biust, w którym zmieściłyby się turbiny. Prawie nie umiała czytać widy, że ani po angielsku. Ale zobowiązała mojego dziadka, a potem stryja Reja, żeby codziennie czytali jej żydowskie gazety, bo chciała być na bieżąco w sprawie najnowszych plag spadających na jej naród. Z cotygodniowego budżetu domowego zawsze umiała wykraść parę dolarów do skarbonki, tak zwanej puszkę. Za te pieniądze karmiano dzieci osierocone w pogromach, a uchodźców wsadzano na aparowce, które wiozły ich ku wolności. Dzięki litościwym defraudacjom prababci obsadzono pomarańczowymi gajami całe zbocza palestyńskich wzgórz. Zimą pranie zamarzało na sznurze, wspominał dziadek. Musiała taszczyć zesztywniałe łachy przez tyle pięter. Stryja Reja znałem z lat sześćdziesiątych jako playboya w lazurowym golfie i marynarce z szarego tweedu. Jeździł Alfą Spider, a na uszkodzonym lewym oku nosił zawadiacką opaskę. Chwilami przypominał mi Hugh Hefnera, a kiedy indziej Moshe Dayana. W dzieciństwie pilnie się jednak uczył i był wątły. W tamtych czasach to raczej dziadek rozrabiał. Wyrzucanie kociaka przez okno było tylko strzałem ostrzegawczym. Latem wałęsał się od śniadania do zmroku, zapuszczając się na wschód aż po cuchnącą rzekę Delaware, a na południe aż po stocznie. Widział jak eksmitowana rodzina pije herbatę na chodniku, a wokół niej stoją łóżka, lampy, patefon i mosiężna klatka z papugą. Rozwinął kiedyś leżącą na pokrywie śmietnika gazetę i znalazł w niej krowie oko. Widywał dzieci i zwierzęta, które bito okrutnie, a zarazem z cierpliwością i troszką. Widział, jak przed kościołem czarnych metodystów tłum otacza kabriolet nasz, z którego wysiadła Marian Anderson. A półksiężyc jej uśmiechu jeszcze po upływie sześćdziesięciu lat rozjaśniał mu pamięć. W południowej Filadelfii roiło się od mundlatów i Newmanów, kuzynów, którzy w czasach dzieciństwa mojej matki, a potem mojego, zaludniali wesela i pogrzeby. Ich domy służyły dziadkowi za miejsca postoju. Wędrując zygzakiem od jednego do drugiego przez kwartały ulic pozostające w rękach Irlandczyków i Włochów, kładł podwaliny pracy, którą trudnił się potem w czasie wojny. Miał dobre układy z paroma włoskimi piekarzami i sklepikarzami, które w sekrecie pielęgnował, oddając im usługi jako chłopiec na posyłki albo zamiatacz w zamian za garść bilonu, porcję lodów cytrynowych lub ciepłą kręconą bułkę. Studiował niuanse ludzkich zachowań i sposobów mówienia. Jeżeli chciało się uniknąć manta na Christian Street, można było zmienić chód i kąt pochylenia głowy, żeby wyglądać jak ktoś, kto ma prawo tamtędy iść, bo jest u siebie. Jeśli ten forter zawiódł albo delikwent, tak jak mój dziadek, nie stronił od bijatyk, stosowało się nieczyste chwyty. Nawet twardziele z Christian Street kwilili niemowlęcymi głosikami, kiedy wciskało im się kciuki w oczodoły. Na stoku nasypu kolejowego za silosem fabryki nawozów, który kształtem przypominał pierś, raz po raz wybuchała bitwa na deski wyłamane spod materaców, kawałki rur, proce i kamienie. Dziadek stracił ząb, złamał rękę i nie wiem ile razy zakładano mu szwy. Na lewym pośladku miał wypukłą bliznę, ślad po flaszce od piwa, na którą klapnął tyłkiem podczas bójki na pustej parceli za cukrownią Makahana. Kiedy sześćdziesiąt lat później podawano mu basen, za każdym razem widać było też ramę. Srebrzystą zmarszczkę, pocałunek przemocy. Jego zniknięcia i rany konsternowały rodziców, którzy próbowali go okiełznać. Wytyczali granice, ustalali reguły, ale dziadek ich nie przestrzegał. Stanowczo odmawiał zdradzenia szczegółów lub imion, kary cielesne nie robiły na nim wrażenia i gotów był się wyrzec wszelkich przyjemności, których go pozbawiano, to też przetrzymał próby rodziców. Z czasem oboje dali za wygraną. Nie ma sposobu na chłopca, który wyrzuca koty przez okno, powiedział prezburską niemczyzną stary Abraham. Dziadek mojego dziadka. Rządził ze swojego kąta w salonie służącym także za jadalnię zasiadając na specjalnej poduszce z otworem przeznaczonej dla chorych na hemoroidy, a wokół niego leżały księgi z komentarzami. Zbliżał się zmrok. Był to bowiem jeden z ostatnich wolnych wieczorów lata. A jak się zgubi? spytała moja prababka, po raz tysięczny albo i stu tysięczny. On się nie gubi, odparł Stryrej, wydając orzeczenie, które z czasem zajęło poczesne miejsce w rodzinnym Talmudzie. Wie gdzie jest. Tymczasem dziadek tkwił jak w pułapce pod jednym z sześciu drewnianych wagonów towarowych, które stały na bocznicy w najdalszym końcu placu magazynowego nad rzeką. Kiedy ostatnio były w użyciu, przewieziono nimi ludzi Boldwina i Feldsa do zachodniej Wirginii, gdzie rzucono ich przeciwko strajkującym górnikom. Teraz jednak spokojnie się pasły na ślepym torze, który kończył się niewielkim pagórkiem pożerany przez haszcze milinu. Dziadek ukrywał się przed brutalnym strażnikiem kolejowym, niejakim Krisejem, olbrzymem z bielmem na lewym oku i kępkami włosów koloru marchwi wyrastającymi akurat z tych części twarzy, z których wyrastać nie powinny. Tamtego lata Krisj zdążył już parokrotnie spuścić dziadkowi tęgielanie. Za pierwszym razem tak mu wykręcił rękę do tyłu, że aż w kościach zaśpiewało. Przy drugiej okazji wlugł go za ucho przez cały plac do głównej bramy, tam zaś potraktował go obcasem w samo siedzenie. Ciadek twierdził, że na płatku ucha ma jeszcze odcisk kciuka kriseja. Gdy ten po raz trzeci przyłapał go na torowisku, złoił mu szkórę pasem z koalicyjką, który był częścią jego umundurowania. Dziadek postanowił zatem nie wychodzić spod wagonu, dopóki Krisej gdzieś sobie nie pójdzie albo nie padnie trupem. Ale strażnik nigdzie się nie wybierał. Palił papierosa za papierosem, przechadzając się wśród kęp zielska między ślepym torem a resztą placu magazynowego. Dziadek przywierał brzuchem do ziemi, patrząc przez firankę mleczy i dzikiego jęczmienia na jego zakurzone buciory. Szur, stop, zwrot, wróć. Co parę minut nasz wir spadał z cichym pacnięciem niedopałek papierosa, aby dokonać żywota pod obcasem strażnika. Dziadek usłyszał zgrzyt zdejmowanej zakrętki, ból od napoju i czknięcie. Miał wrażenie, że Krisej na kogoś czeka, zabijając czas i może próbując zebrać się wreszcie na odwagę. Dziadka zastanawiało jego zachowanie. Krisej powinien przecież być stale w ruchu. Nieustannie przeczesywać teren w poszukiwaniu włóczęgów, amatorów jazdy na gapę i złodziejaszków pokroju mojego dziadka, których tamtego lata zwabiała na stację rozrządową Greenwich pogłoska, że łatwo tam nazbierać węgla, bo wysypuje się górą przez burty wagonów jadących w stronę portu. Za pierwszym razem dziadek tylko dlatego dał się złapać krisejowi, że dźwigał dwanaście kilo węgla w worku po cukrze. Czemu strażnik nie pilnował roboty, za którą płaciła mu kolej Pensylwańska? Dziadek słyszał przez podłogę wagonu że tuż nad jego głową jakieś zwierzątka wiercą się w gniazdach, zanim ruszą załatwiać swoje nocne sprawki. Wiedział, że według nauk o przyrodzie w wydaniu jego matki ich główną sprawką jest gryzienie i zarażanie wścieklizną młodych chłopców. W końcu Krisej i przydeptał piątego papierosa, pociągnął jeszcze łyk z butelki i odszedł. Dziadek policzył do trzydziestu, zanim wyślizgnął się spod wagonu. Otrzepał brzuch z piachu, od którego piekła go już skóra. Zobaczył, że Krisej idzie z plecakiem do jednego z otynkowanych domów, stojących tu i ówdzie przy torowisku. Podczas pierwszych wypadów na stację Greenwich, dziadek dał się urzec przekonaniu, że w tych domkach mieszkają kolejarze, niby pasterze wśród trzody pociągów. Wkrótce jednak ustalił, że nikt w nich nie mieszka. Ich okna pomalowano na czarno i zasłonięto siatką, a gdy się przyłożyło ucho do drzwi, słychać było pulsowanie energii. Czasem też coś brzęczało, jak mechanizm zegarowy sejfu. Dziadek nigdy nie widział, żeby ktoś przestępował próg takiego domku, czy to wchodząc, czy to wychodząc. Krisej wyłowił z bocznej kieszeni komplet kluczy, otworzył zamek i wszedł. Drzwi cicho się za nim zamknęły. Dziadek wiedział, że powinien wracać do domu, gdzie czekała na niego ciepła kolacja i cała operetka wymówek. Był głodny, a już dawno nauczył się puszczać wymówki mimo uszu i obłudnie się kajać. Akurat tamtego dnia przyszedł jednak na stację, żeby jeszcze raz stanąć na wybranym mostku sygnałowym, który przywykł uważać za własny i w ten sposób pożegnać kolejne lato. Ruszył na przełaj przez plac i przekradł się wzdłuż jednego z torów pod swój mostek. Wspiął się po drabince i na czworakach dogramolił pokładce na sam środek mostku, wiszącego pięć metrów nad szynami. Wstał trzymając się korpusu środkowej latarni sygnałowej. Wcisnął stopy w płóciennych tenisówkach w stalową kratownicę kładki. Puścił latarnię i rozpostarł ręce, żeby złapać równowagę, połączony z wirującą ziemią jedynie kostkami nóg. Między nim a czynszówką na Shank Street stacja tasowała i sortowała swój inwentarz na kółkach, który miał wkrótce ruszyć do Nowego Jorku, Pittsburgha i St. Louis. Pociągi i niepełne składy szczękały i turkotały, ryjąc bruzdy w zapadającym zmierzchu. Dziadek popatrzył na wschód. Na New Jersey mrok gęstniał jak nawałnica. Za rzeką leżało Camden. Gdzieś dalej było wybrzeże Jersey, za wybrzeżem Atlantyk, a w jeszcze większej dali Paryż i cała Francja. Wuj dziadka, weteran bitwy w lesie argońskim, powiedział siostrzeńcowi, że w paryskich lupanarach mężczyzna może przekroczyć jeszcze jedną granicę. Tę między jedwabną pończochą a białym udem. Dziadek wziął latarnię sygnałową w ramiona. Przycisnął biodra do jej gładkiego korpusu i popatrzył w wieczorne niebo. Właśnie wzeszedł księżyc w pełni, a jego poświata, przepuszczona przez atmosferę ziemską, miała barwę miąższu brzoskwini. Dziadek prawie całe ten ostatni piątek lata spędził na czytaniu numeru Astounding Stories of Super Science, który znalazł wśród innych niesprzedanych czasopism na zapleczu sklepiku swojego ojca. Bohaterem ostatniego opowiadania był nieustraszony mieszkaniec Ziemi, który poleciał rakietą atomową na ciemną stronę Księżyca, gdzie znalazł obfitość powietrza i wody, walczył z krwiożerczymi księżycanami, po czym zakochał się w bladej i chętnej księżniczce Księżyczce. Księżyc okazał się niebezpiecznym rewirem, więc przybysz raz po raz musiał ratować księżniczkę z opresji. Dziadek spojrzał w stronę Księżyca. Na samą myśl o szlachetnej bohaterce opowiadania i jej wdzięcznym, falującym ciele, poczuł, że wzbiera w nim wewnętrzny przypływ, wiodąc go ku niej, podnosząc jak Enocha, którego porwała do nieba trąba powietrzna. Popłynął na podniebnej fali swojej tęsknoty. Nie chciał sprawić księżniczce zawodu. Ruszał jej na ratunek. Trzasnęły zamykane drzwi. Krysej wyszedł z domku i podjął wieczorny obchód. Nie miał już plecaka. Nieco sztywnym krokiem przeszedł przez jeden tor i zniknął między wagonami. Dziadek zlazł z mostku sygnałowego. Wracając na Shank Street, wcale nie musiał przechodzić obok domku, z którego przed chwilą wyszedł Krisej. Ale stary Abraham ze swojego kąta salonu wydał trafne orzeczenie: Nie ma sposobu na chłopca, który gotów jest wyrzucić przez okno kociaka na filadelfijską ulicę tylko po to, żeby zobaczyć, co się stanie. Dziadek podszedł do domku z siatką w czarnych oknach. Stał i patrzył okrągłą minutę. Potem przyłożył ucho do drzwi. Poprzez elektryczny pomruk usłyszał ludzki głos. Ktoś tam się krztusił, śmiał albo szlochał. Zapukał do drzwi. Głos umilkł. Tajemniczy mechanizm zegarowy kliknął. Od stacji rozrządowej dobiegały gwistki podczepionych lokomotyw, gotowych pociągnąć na zachód długie brzemię. Dziadek znowu zapukał. Kto tam? Podał swoje imię i nazwisko. Po namyśle dorzucił adres. Za drzwiami ktoś zaniósł się przeciągłym kaszlem, który tym razem trudno byłoby pomylić z innym dźwiękiem. Kiedy atak minął, dziadek usłyszał jakiś ruch. Skrzypnęło krzesło albo łóżko. Z zauchylonych drzwi wyjrzała dziewczyna, kryjąc prawą stronę twarzy za ich krawędzią, którą ściskała oburącz, jakby gotowa była zaraz je zatrzasnąć. Widoczną połowę jej głowy pokrywał tleniony kołtun. Wokół lewego oka pod delikatną brwią cienie zmieszane z tuszem tworzyły zaschnięte skrzepy i plamy. Długie paznokcie lewej dłoni pokrywał ciemnowiśniowy lakier. Te u prawej były obgryzione i niepomalowane. Dziewczyna była niedbale owinięta męskim szlafrokiem w kratę. Na widok dziadka nie okazała zdziwienia. Nawet jeśli przed chwilą płakała, to już przestała. Ale dziadek rozumiał Kriseya tak, jak człowiek zaczyna w końcu rozumieć kogoś, kto raz po raz kopie go w dupę. Szczegóły krzywd, które strażnik mógł wyrządzić dziewczynie podczas niedawnej wizyty, pozostawały wprawdzie nieznane. Lecz ta niewiedza tylko pomagała dziadkowi wyobrazić je sobie w całej ich oburzającej okropności. Widział ich ślad w postaci zniszczonego makijażu. Wyczuwał je w zmieszanej woni pod chlorynu sodu i potu, którą niósł powiew z zauchylonych drzwi. No? powiedziała dziewczyna Gadaj, co cię sprowadza, Shank Street. Widziałem, jak tu wszedł odparł dziadek ten skurwiel Krisej. Nie wolno było używać tego słowa w obecności dorosłych, a zwłaszcza kobiet ale w tej sytuacji wydawało się stosowne. Dziewczyna wychyliła głowę za drzwi, tak jak księżyc wyłania się z muru wokół fabryki. Przyjrzała się dziadkowi z większą niż dotąd uwagą. Fakt, że to skurwiel Przyznała, co do tego masz rację. Dziadek zobaczył, że na prawo od przedziałka ostrzyżona jest równie krótko jak ona, jakby dla pozbycia się wszy. nad prawą połową górnej wargi zdołała zapuścić dość bujny zarost, żeby uformować z niego obwisły wąsik. Prawe oko pod gęstą czarną brwią było nieumalowane. Gdyby nie cień zarostu równomiernie pokrywający obie strony podbródka, można by pomyśleć, że jakaś niewidzialna reguła sprawiedliwie podzieliła jej naturę między męskość a kobiecość. Dziadek nieraz słuchał z niedowierzaniem krążących po dzielnicy pogłosek o jarmarcznych pokazach hermafrodytów, dziewczyn kotów, dziewczyn małp, a nawet czworonogich kobiet, na które trzeba włazić jak na stoły. Mógłby się teraz wyzbyć wątpliwości, gdyby nie to, że od szyi w dół, pod luźnym flanelowym okryciem, odznaczały się symetryczne, w pełni kobiece obłości i cienie. — Rzut kosztuje pięć centów, Shank Street. oświadczyła dziewczyna. — Chyba już mi wisisz dyszkę. Dziadek spojrzał na swoje buty. Nie były warte szczególnie uważnych oględzin. — Chodź — powiedział, chwytając dziewczynę za przedramię. Nawet przez fanelowy rękaw poczuł, że jej skóra pała gorączką. Dziewczyna wyszerpnęła rękę z jego uścisku. On nieprędko tu wróci, ale musimy już iść, nalegał dziadek. Jego rodzone ciotki też miały kosmate podbródki wielkie mi co. A on przyszedł w to miejsce, wiedziony mocą życzenia, które wyraził na widok wieczornej gwiazdy. No chodź. Śmieszny z ciebie gość, odparła dziewczyna. Wychyliła głowę nieco dalej i rozejrzała się na boki. Zniżyła głos i dodała ostentacyjnie spiskowym tonem. Przyszedłeś mnie wyratować. W jej ustach zabrzmiało to jak najbardziej świrnięty ze wszystkich możliwych pomysłów. Wycofała się w głąb domku, zostawiając otwarte drzwi. Usiadła na łóżku polowym i owinęła się sztywnym kocem. W blasku świecy, która topniała na odwróconej pokrywce od słoika, połyskiwały na tablicach rzędy czarnych przełączników i przyrządów pomiarowych. Precak kriseja poniewierał się na podłodze. Weźmiesz mnie do domu, do mamusi i tatusia? Spytała dziewczyna takim tonem, że dziadek na chwilę ją znierubił. — Zagruźliczoną kurwę na głodzie? Mogę cię zawieźć do szpitala. Śmieszny z ciebie gość, powtórzyła tym razem z nutą tkliwości. Przecież wiesz, kotku, że mogę sama sobie otworzyć drzwi. — Nikt mnie tu nie więzi. Dziadek czuł wprawdzie, że więzi on coś ważniejszego niż zamek i klucz, ale nie umiał wyrazić tego uczucia słowami. Dziewczyna sięgnęła do plecaka i wyjęła paczkę Old Golds. Zapaliła papierosa z takim namaszczeniem, że wydała się młodsza niż dotąd sądził. — Twój kumpel Crisey już mnie wyratował — powiedziała. — A mógł mnie przecież zostawić tak, jak mnie znalazł. Półżywą. Z twarzą w kupie żużlu. Tam, gdzie chłopaki od Ealingów wykopali mnie z wagonu. Opowiedziała dziadkowi, jak to od dwunastego roku życia jeździła z cyrkiem braci Anduisu Ealing z miasta Peru w Indianie. Urodziła się wokala na Florydzie i początkowo była dziewczynką, lecz w okresie dojrzewania natura obdarzyła ją wąsem i meszkiem na brodzie. Przez dłuższy czas miałam niezłe branie. Ale ostatnio daję sobie znać moja babska strona, wyjaśniła, krzyżując ręce poniżej piersi. Przez całe życie ciało robi mi głupie numery. Dziadek miał ochotę powiedzieć, że jemu z kolei płata figle mózg, czyli narząd, którego porywom groteskowego idealizmu dorównują jedynie kipiące w nim rojenia o nieokiełznanej przemocy. Uznał jednak, że nie wypada porównywać swoich zmartwień z troskami rozmówczyni. Chyba właśnie dlatego zaczęłam dawać sobie w żyłę, podjęła dziewczyna. Hermafrodyta to było coś miał w sobie przynajmniej trochę poezji a brodata baba nie jest poetycka ani ciut. dodała, że była zupełnie odpadnięta. Umarła dla świata, kiedy pociąg tylko ruszył ze stacji w stronę Altuny, a dyrekcja uznała w końcu za stosowne wyrzucić ją z wagonu. Krisej znalazł moją walizkę tam, gdzie ją rzuciły te gnoje i przetransportował mnie do tej wygodnej kwatery. Dziewczyna zmieniła ułożenie nóg i zanim szczelnie owinęła się kocem, przyłapała dziadka na tym, że zapuszcza żurawia w strefę cienia między nimi. Krisej to skurwiel. Zgoda. Ale przynosi mi żarcie, szlugi i czasopisma, i świece, żebym mogła czytać. Nie chcę mi tylko przynieść działki, co mnie zresztą niedługo i tak przestanie wzruszać. A tymczasem nie liczy mi więcej za czynsz, niż sama jestem chętna zapłacić. Dziadek kontemplował zgliszcza swojego planu. Czuł, że dziewczyna opowiada mu o swojej rychłej śmierci i zamierza umrzeć właśnie w tym pokoju, podrygującym w blasku świecy. Krew z jej płuc zachlapała zmiętą szmatkę z irchy, wełniany koc i klapy szlafroka. Krisej ma pewne zalety, powiedziała dziewczyna. A mieszkańców Shank Street z pewnością ucieszyłaby wiadomość, że był łaskaw oszczędzić moje dziewictwo. Przynajmniej w sensie technicznym. Dla zobrazowania zawierciła pupą trądznią o łóżko. Kolejarze to praktyczny naród. Zawsze znajdą okrężną drogę zaraz po tych słowach zaczęła harczeć wirchę jeszcze bardziej ją plamiąc wstrząsał nią tak gwałtowny kaszel, że kot się zsunął odsłaniając nogi przed wzrokiem dziadka ten strasznie straszniej wprawdzie współczuł ale nie mógł oderwać oczu od cieni pod szlafrokiem w końcu atak minął dziewczyna złożyła szmatkę zakrwawioną częścią do środka czystą do wierzchu pogab się Shank Street powiedziała Zadarła skraj kraciastego szlafroka i szeroko się rozkraczyła. Blady pas brzucha, ciemna gęstwa futra i róż sromu. Wszystko to miało tkwić jak powiewający sztandar w pamięci dziadka aż do jego śmierci. Ja stawiam. Dziadka ogarnęło wzburzenie. Poczuł je w policzkach, gardle, klatce piersiowej, lędźwiach. Widział, że dziewczyna je dostrzega i czerpie z tego przyjemność. Zamknęła oczy i lekko uniosła biodra. Śmiało, Kochasiu, dotknij jak masz chęć. Dziadkowi wargi i język odmówiły posłuszeństwa, więc nie zdobył się na odpowiedź. Podszedł i dotknął ręką kępy włosów między nogami dziewczyny. Przez chwilę trzymał tam dłoń, badając teren sztywnymi palcami, jakby mierzył temperaturę albo tętno. Wieczór, lato, cały czas i historia zastygły w bezruchu. Dziewczyna raptownie otworzyła oczy. Pochyliła się i odepchnęła dziadka, zasłaniając usta prawą dłonią, podczas gdy ta z umalowanymi paznokciami po omacku szukała Irchy. Dziadek wyjął z tylnej kieszeni sztruksowych szortów krochmaloną białą chusteczkę. Wręczył dziewczynie to widome świadectwo nadziei, którą pokładała w nim matka, co dzień rano dając świeży jej dowód, kiedy wyprawiała go w świat. Chora bezwiednie zmiała chusteczkę w dłoni. Dziadek patrzył, jak jej ciało rwie się od środka na strzępy i miał wrażenie, że trwa to bardzo długo. Bał się, że dziewczyna zaraz umrze na jego oczach. Po chwili jednak westchnęła i padła plecami na łóżko. W blasku ogarka świecy lśniło jej czoło. Oddychała ostrożnie. Oczy miała półotwarte i zwrócone w stronę mojego dziadka, ale dopiero po paru minutach znów go dostrzegła. — Idź do domu — powiedziała. Dziadek wyłuskał z jej dłoni zaciśniętej w pięść przydzieloną mu na ten dzień chusteczkę, wciąż tak samo nieskalaną. Rozpostarł ją jak mapę i położył na czole dziewczyny. Szczelnie otulił ją szlafrokiem i podciągnął ten okropny koc pod sam podbródek naznaczony dziecinnym dołeczkiem. Potem ruszył do drzwi, ale jeszcze przystanął i spojrzał na dziewczynę. Jej ciepło przywarło mu do palców jak zapach. Wpadnij jeszcze kiedyś. Shank Street, powiedziała. Może jednak dam ci się uratować. Kiedy wreszcie dotarł do domu, dawno było już ciemno, a w kuchni czekał policjant. Dziadek do niczego się nie przyznał i nie udzielił żadnych informacji. Mój pradziadek za namową policjanta spoliczkował syna i spytał, co on na to. Dziadek odparł, że jak na lato. Czuł, że zasłużył na pewną dozę bólu, skoro nie zdołał uratować dziewczyny. Zastanawiał się, czy nie powiedzieć o niej policjantowi, ale sama przecież mówiła, że jest narkomanką i kurwą. A on wolałby dać się zabić, niż ją zakapować. Wydawało mu się, że niezależnie od tego, jakiego dokona wyboru, tak czy owak ją zdradzi. Postąpił więc zgodnie ze swoją naturą, czyli nie powiedział nic. Policjant ruszył w dalszy obchód. Dziadek wysłuchał porcji kazań, gróźb i oskarżeń. Zniósł je jak zwykle ze stoickim spokojem i dał się wysłać do łóżka bez kolacji. A potem przez 60 lat strzegł sekretu dwustronnej dziewczyny ze stacji rozrządowej. Nazajutrz zapędzono go do pracy w sklepie i odtąd wykonywał ją przed szkołą i po szkole w dni powszednie, a w niedzielę przez cały dzień. Na stację Greenwich udało mu się zajrzeć dopiero w sobotę późnym popołudniem, po zamknięciu szulu. Już się ściemniało, a od zeszłej nocy pogoda była deszczowa. Na całej długości torów niebo odbite w kałużach między drewnianymi podkładami wyglądało jak rtęć w rondlach. Dziadek dobijał się do drzwi domku, aż mu się w pięści rozdzwonił ból. Rozdział trzeci Swoją spuściznę sekretów rodzinnych otrzymałem pod koniec lat sześćdziesiątych w Queens, a ściśle mówiąc we Flushing. Dziadkowie mieszkali jeszcze wtedy na brąksie, a ilekroć rodzice chcieli mieć mnie z głowy na dłużej niż parę godzin, lądowałem w Riverdale. Firma dziadka, podobnie jak program lotów kosmicznych, przeżywała czasy największej świetności. Więc, choć w późniejszym okresie był on w moim życiu bardzo obecny, z tamtych dni zapamiętałem o nim głównie to, że rzadko się go widywało. Dziadkowie wraz ze swoją marsjańską menażerią duńskich mebli zajmowali siedem pokojów w jednym z wieżowców osiedla Skyview z widokiem na rzekę Hudson. Mieszkali na trzynastym piętrze, które oficjalnie nosiło jednak numer czternasty, bo, jak wyjaśnił mi dziadek, na świecie roiło się od głąbów wierzących w pecha. Dodał, że być głąbem to dopiero pech. Babka też prychała. Sama wprawdzie nie bała się jakoś szczególnie trzynastki, ale wiedziała, że pecha nie da się wywieźć w pole takimi naiwnymi fortelami. Kiedy byliśmy tylko we dwoje, babka i ja chadzaliśmy czasem do kina na któryś z ówczesnych eposów, długachnych i cukierkowo barwnych. Doktora Dolitu? Gnomobil albo nasz cudowny samochodzik. Babka lubiła przyrządzać kolacje ze świeżych produktów kupionych rankiem tego samego dnia, więc dużo łaziliśmy po sklepach spożywczych. Uczyła mnie wybierać pomidory, których łodyżki pachniały jeszcze gorącym słońcem, a potem przesiadywaliśmy w kuchni, gdzie wprowadzała mnie w podstawy sztuki kulinarnej i nie bała się dawać mi do ręki noży. Niewykluczone, że właśnie po niej odziedziczyłem umiejętność pogrążania się w bezmyślnym zamyśleniu wśród kuchennych zajęć i zadań. Głośne czytanie po angielsku męczyło ją, ale znała na pamięć mnóstwo francuskich wierszy i czasem recytowała mi je w widmowym języku swojego utraconego świata. Wyniosłem stąd przeświadczenie, że poezja francuska posługuje się głównie melancholijnym deszczem i skrzypcami. Babka nauczyła mnie liczb po francusku, a także nazw kolorów i zwierząt: Ur, sza, cochon. Ale w niektóre dni nasze sam na sam mało się różniło od zupełnej samotności. Babka kładła się na kanapie lub na łóżku przy zasuniętych storach ze złożoną w kilkoro chłodną ściereczką na oczach. Tego rodzaju dniom odpowiadał osobny leksykon. Kafar, Algi, crise de W 1966 roku, z którego pochodzą moje najwcześniejsze o niej wspomnienia, miała raptem 43 lata. Lecz z wojny, jak sama twierdziła, wyszła ze zniszczonym żołądkiem, ścięgnami i stawami. Nigdy ani słowem nie napomknęła, co wojna mogła zrobić z jej umysłem. Jeżeli gorszy dzień trafiał jej się właśnie wtedy, kiedy obiecała się mną zająć, brała się w garść akurat na dość długo, żeby przekonać moich rodziców albo siebie, że podoła zadaniu. Potem jednak dopadał ją ten dziwny stan. Więc wychodziliśmy z kina w połowie seansu, przerywaliśmy deklamację po pierwszym wierszu albo zostawialiśmy w supermarkecie pełen wózek sprawunków pośrodku przejścia między półkami. Właściwie nie miałem chyba nic przeciwko temu. Ilekroć babka kładła się do łóżka i nigdy poza tym wolno mi było oglądać telewizję. Kiedy padała znokautowana, musiałem tylko co pewien czas zamoczyć ściereczkę w chłodnej wodzie, a potem ją wyrządź i ułożyć babce na twarzy jak flagę na trumnie. Poza kuchnią jej ulubioną rozrywką były karty. Nie cierpiała gier, które Amerykanie uważali za odpowiednie dla dzieci. Wojny Piotrusia, łowienia ryb. Uważała, że Remi Brycz jest nudny i wlecze się bez końca. Za jej dzieciństwa we wszystkich grach karcianych brało się lewy, a zwyciężali bystrzy szachraje. Gdy byłem dość duży, żeby dodawać i odejmować pamięci czyli mniej więcej wtedy, kiedy umiałem już czytać nauczyła mnie grać w pikietę. Po niedługim czasie prawie mogłem babce dotrzymać placu. Lecz gdy jeszcze trochę podrosłem, dziadek zdradził mi, że ona podczas gry ze mną zawsze bardzo uważnie się myli. W pikietę gra się niepełną talią, złożoną z 32 kart, więc przed rozpoczęciem partii babka usuwała z kompletu Bicycles albo bis wszystkie karty od dwójki do szóstki. Przeprowadzała ten zabieg dosyć beztrosko. Kiedy dziadek po długim dniu w biurze wracał do domu z nadzieją, że się odpręży, kładąc, dajmy na to kilka pasjanszów, podchodził do komody i otwierał szufladę, w której trzymano gry. Przeważnie znajdował w niej pół tuzina przetrzebionych tali w powodzi bezładnie pomieszanych blotek. Tylko w takich sytuacjach widywałem, że irytują go wyskoki babki, którą poza tym zawsze rozpieszczał i psuł. — Zostawałem od tego szału — wspominał po latach. — Jedna talia — wołałem. — Czy to za wysokie wymagania? Nie można by zostawić chociaż jednej, niezdemolowanej talii. Wydymał usta w kaczy dziób, mrużył oczy i wciągał głowę w ramiona. — Boch! Pamiętałem ten galicyzm babki. Ona wcale nie demolowała tali. masz pojęcie? Tylko ją wręcz poprawiała. Dziadek przybrał akcent teksańczyka w Paryżu, bo zawsze właśnie tak mówił po francusku. Sinon comment faire une petite partie? Kiedy pewnego popołudnia babka posłała mnie po kolejną talię, żebyśmy mogli zagrać kilka partii, Stwierdziłem, że od czasu mojej ostatniej wizyty szuflady opróżniono, a następnie zaopatrzono w parę nowych tali kart do pokera w fabrycznie zapieczętowanych opakowaniach. Czułem, że dziadek byłby jeszcze bardziej oburzony niż zazwyczaj, gdybyśmy zdemolowali jedną z tych nowiutkich paczek. Otworzyłem kilka innych szuflad i poszperałem wśród pudełek z jachci, rakoł i Monopoli, próbując odszukać chociaż jedną talię spośród tych, które babka już zdekompletowała. W puszce pomidalowych cukierkach Bartona leżała talia w dziwnie nieefektownym jasno niebieskim opakowaniu z napisem, który uznałem za francuski, wydrukowanym jakby średniowieczną czcionką, podobną do nagłówka New York Timesa. Była cieńsza od amerykańskich tali, jakby zawierała mniej kart. Uznawszy, że natrafiłem na prawdziwe francuskie karty dla amatorów pikiety, zaniosłem je do kuchni, gdzie zwykle grywałem z babką. Miałem nadzieję, że ucieszy się z tego, jaki świetny znalazłem sposób uszczęśliwienia dziadka, a tymczasem zrobiła spłoszoną minę. Właśnie zapalała jedną z tych cygaretek Wintermansa, po które sięgała wyłącznie przy kartach, ale jej ręka z zapałką w palcach znieruchomiała w połowie drogi do ust. Ilekroć wracałem od dziadków, matka strasznie narzekała, że włosy i ubranie przesiąkły mi odorem babcinych cygaretek. Ja jednak uwielbiałem ten zapach. Matka wyjęła z ust niezapaloną cygaretkę i schowała ją z powrotem do puszeczki. Wyciągnęła rękę, zwracając dłoń wnętrzem do góry. Oddała mi jej jasno-niebieskie pudełko, podniosła klapkę, wysypała karty na stół i postawiła pudełko obok popielniczki. Wzięła do ręki talię i rozłożyła ją w wachlarz, patrząc na awersy. Ja widziałem tylko rewersy, granatowe jak niebo o północy i ozdobione deseniem półksiężyców. Spytała, gdzie znalazłem te karty powiedziałem mi i prawdę. No ona skinęła głową. Przypomniała sobie, że dawno temu schowała je w tamtej szufladzie. Wyjaśniła mi, że musiała tak zrobić. Są to bowiem karty czarodziejskie, a dziadek nie wierzy w czary. Nie mogę mu o nich wspomnieć. Rozgniewałby się i wyrzuciłby talię. Obiecałem dochować tajemnicy i spytałem babkę, czy ona wierzy w czary. Odparła, że nie, ale o dziwo wcale nie trzeba w nie wierzyć, żeby działały. Chyba już przestała się bać, że dziadek dowie się o moim odkryciu. Wzięła do ręki niebieskie pudełko i powiedziała mi, że napis na nim jest po niemiecku, a nie po francusku, i znaczy karty wróżebne dla czarownic. Spytałem babkę, czy jest czarownicą. Miałem przy tym dziwne wrażenie, że to pytanie od dawna mnie nurtuje. Przyjrzała mi się i sięgnęła po cygaretkę, którą przed chwilą odłożyła. Zapaliła ją i machnięciem ręki zgasiła zapałkę. Długimi, bladymi palcami przetasowała karty i położyła całą talię na stole między nami. Zapisując te najwcześniejsze wspomnienia o babce, dotąd unikałem dosłownego przytaczania jej wypowiedzi. Gdybym twierdził lub udawał, że dokładnie, czy choćby w przybliżeniu, pamiętam, co ktoś mówił tak dawno temu, popełniłbym najcięższy grzech, jakiego może się dopuścić pamiętnikarz. Nie zapomniałem jednak dwóch słów, którymi odpowiedziała mi babka, kiedy zapytałem, czy to dlatego ma tajemną talię czarodziejskich kart wróżebnych dla czarownic, że sama jest czarownicą. Już nie, odparła. Pytałem, czy to znaczy, że już nie umie wróżyć albo nie pamięta, jak to się robi. Przyznała, że chyba po trosze jedno i drugie, chętnie jednak zademonstruje mi, jak za pomocą jej czarodziejskiej talii kart można opowiedzieć historyjkę. Wystarczy, dodała, pokazując, jak wam się do tego zabrać, że przełożę każdy has, a potem drugi, i wyciągnę trzy z samego wierzchu. Nigdy nie zdołałem wytropić ani zidentyfikować tej konkretnej talii kart wróżebnych dla czarownic. Wiedźmich kart do wróżenia, czy jak to się tam powinno tłumaczyć? Może różne rzeczy, które później usłyszałem o krótkiej karierze babki w roli telewizyjnej Wiedźmy, wypaczyły moje wspomnienie i ich nazwy. Może były to karty cygańskiej wróżbiarki albo karty wróżebne Sybilli. Pamiętam jednak wystarczająco wyraźnie, aby twierdzić, że musiała to być niemiecka wersja standardowej talii Le Normand. Kiedy po przeprowadzce do południowej Kalifornii w połowie lat osiemdziesiątych pierwszy raz zobaczyłem klasyczną meksykańską talię do loterii i jej ikoniczne obrazy El Sol, El Arbol, La Luna, dostrzegłem ich podobieństwo do kart babki. Jedna z tamtych nazywała się Statek i był na niej staroświecki galeon płynący na pełnych żaglach pod rozgwieżdżonym niebem. Dom przedstawiał biały, tynkowany budyneczek w ślicznym zielonym ogrodzie, kryty czerwoną dachówką. Jeździec w czerwonym fraku jechał na rozbrykanym siwku przez żółto-zielony las. Dziecko w bezpłciowej koszuli nocnej ściskało w rączce lalkę i miało wystraszoną minę. U góry każdej karty, w podłużnym prostokąciku nad sierpem, ptakami albo bukietem, tak jak na awersach większości Talii-Lenormand, widniał znak blotki lub figury wraz z niemieckim symbolem koloru. Sercem, liściem, żołędziem albo dzwonkiem. Nie pamiętam ani pierwszej historyjki, którą babka opowiedziała mi za pomocą swojej wróżebnej talii, ani tego, jakie trzy karty wyciągnęła po przełożeniu. Od tamtej pory gra w karty z opowiadaniem stała się jednak motywem przewodnim naszych spotkań. Nie sposób było przewidzieć, kiedy babkę najdzie ochota, ale zdarzało się to wyłącznie wtedy, gdy zostawaliśmy tylko we dwoje. Pamięć podpowiada mi, że za oknami zawsze było wówczas szaro, zimno i mokro. Pogoda mogła sprzyjać temu, że babka wpadała w stosowny nastrój. Każdy, kto trochę przebywał z małymi dziećmi, wie, że miażdżąca nuda potrafi wyzwalać potężną wynalazczość. Babka mogła snuć się przez październikowe popołudnie, szara i rozkojarzona, rozstrojona nawet w kuchni, coraz bardziej zmęczona moją paplaniną. Aż tu nagle z puszki po migdałowych cukierkach wyłaniały się karty. A ona pytała: opowiedzieć ci historykę? W takich chwilach zawsze stawałem w obliczu dylematu. Lubiłem jej styl opowiadania, ale postaci wydobyte z wiedźmi Italii niepokoiły mnie i przerażały, a ich losy były mroczne. Z trzech kart, które kładłem awersem do góry na kuchennym stole, wyobraźnia babki wysnuwała zagadkową ścieżkę i wiodła nią swoją opowieść. Mogłem, dajmy na to, wyciągnąć lilie, pierścień i ptaki. Lecz powstała z nich historia niekoniecznie musiała mieć cokolwiek wspólnego z liliami, pierścieniami czy ptakami, a nawet jeśli miała, to odsłaniała jakąś ich okropną stronę, utajoną złośliwość lub wiszącą nad nimi zagładę. W historyjkach babki niegodziwe dzieci spotykała sroga kara, z trudem wypracowane osiągnięcia rujnowała jedna chwila słabości, niemowlęta porzucana, a wilki zwyciężały. Klaun, który lubił straszyć dziatwę, pewnego ranka po przebudzeniu stwierdzał, że skóra ma białą jak papier, a usta już na zawsze wykrzywione w uśmiechu. Owdowiały rabin prół i powstałą w ten sposób nicią szył z paru odzieży nieboszczki żony miękkiego golema, milczącego jak płaszcz przeciwdeszczowy, nową matkę dla swojego dziecka. Śniły mi się potem koszmary, lecz podczas słuchania tych historii babka była taka, jaką ją najbardziej kochałem. Figlarna, żywiołowa, dziecinna, jasnowidząca. Ilekroć w późniejszych latach opisywałem ją komuś z przyjaciół lub terapeucie, mówiłem, że gdy mi coś opowiadała, wychodziła z niej aktorka. Każde opowiadanie było spektaklem, odgrywanym żarliwie i sporotem. Babka naśladowała głosy zwierząt, dzieci i mężczyzn. Jeżeli jakiś mężczyzna udawał kobietę, uderzała w ten śmieszny, wysoki ton, którym posługują się faceci w damskim żebraniu. Jej lisy były uprzejme, psy przymilne na krowy debilne. Jeżeli zwlekałem z odpowiedzią, czy chcę posłuchać historyjki, babka cofała propozycję i mogło minąć kilka tygodni, zanim ją ponowiła. Przeważnie więc kiwałem głową, nie umiejąc rozstrzygnąć, czy towarzystwo gawędziarki warto przypłacić z morami sennymi.